Witajcie kochani w kolejnym odcinku Mody Eko Kreatywnej. Patrząc na mój strój, pewnie domyśliliście się, że dzisiaj haul look beksowy. A mój strój, powiem wam, że przy okazji, że skojarzył mi się, jak się tak popatrzyłam do lustra z musicalem Grease, Johnem Travoltą i Olivia Newton-Jones. W ostatniej scenie miała taki właśnie bardzo rockowy, czarny strój z takimi obcisłymi spodniami, rockową fryzurę i to mi się strasznie mocno skojarzyło właśnie z tym strojem. No oczywiście, będzie mi wygodnie cokolwiek mierzyć, dlatego strój, który do wszystkiego pasuje i na który można coś włożyć też. Dzisiaj pokażę wam fajne zdobycze vintage i rzeczy w takim stylu właśnie już jesiennym. Od dzisiaj już wszystkie w zasadzie te moje hole będą jesienne, no chyba, że uda mi się czasem może coś kupić jeszcze takiego bardzo okazyjnie za złotówkę, to wam pokażę z innych sezonów, ale większość tych strojów to są rzeczy, które już kupiłam właśnie na nowy sezon i do moich nowych stylówek w stylu wielkich projektantów, ale oczywiście wszystkie te rzeczy będę nosić, ponieważ ja generalnie nie kupuję rzeczy, których bym nie nosiła, albo na scenę, albo na życie będę to nosić i jestem bardzo zadowolona z tych zakupów, są super, zaraz zobaczycie. Niektóre z nich kupiłam bardzo tanio, niektóre trochę drożej. Przejdźmy do rzeczy dosłownie. Zacznę od dzisiaj takiej bluzeczki z cekinami. Kochani, to jest taki żakiecik, bolerko, nie wiem jak to nazwać. Krótki żakiet załóżmy, vintage'owy. Ostatnio właśnie mam szczęście do rzeczy vintage i jeżeli widzę coś bardzo ładnego w dobrym stanie, to kupuję. Ten żakiecik kosztował mnie, tutaj jest cena 19 zł, ale to też było troszkę tańsze. Wydaje mi się, że to była 15 zł, bo tam była drobna wyprzedaż. Jest świetny, zobaczcie, tutaj możecie zobaczyć taką meteczkę na potwierdzenie, że to jest rzecz vintage. Takie metki, no z wyjątkiem jakichś firm, które wyjątkowo dalej robią coś takiego, ale zazwyczaj takie metki świadczą mniej więcej o latach 70-80 oczywiście. I kochani, tu pisze 100% silk na tej metce. O, pokażę jeszcze. Rozmiar M. Podszewka z wiskozy, natomiast jedwab haftowany takimi cekinami, to jest coś wieczorowego, bardzo fajna rzecz. I w dodatku, kochani, to jest bardzo w trendach dzisiejszych, ponieważ ten żakiecik ma taki nowoczesny krój, który był właśnie modny też w latach 80. z takimi tutaj poduszkami. Oczywiście te poduszki można sobie układać zależnie od tego, jak duże chcemy mieć te ramiona. Bardzo fajny, taki nowoczesny efekt. Jeżeli zajrzycie na kolekcje, najnowsze właśnie kolekcje projektantów, to i te kolory, i właśnie taki styl z takimi cekinami i z tymi poduszkami takimi trochę większymi, jak najbardziej jest teraz super modny. Więc jestem bardzo zadowolona, świetna rzecz. Będzie na Sylwestra albo nawet na scenę, bo to może być też coś takiego ekstra wyjściowego, nawet scenicznego, do jakiejś sukni również ozdobionej lub po prostu czarnej. No i fajna rzecz, prawda? Nawet do spodni tak na wieczór można sobie włożyć do opery, na jakąś okazję specjalną. Mnie się to bardzo podoba i cieszę się, że to jest jedwab, że to jest vintage, że to jest coś takiego przepiękne wzory wyszywanego, bardzo misternie. Wydaje mi się, że to jest wszystko wyszywane ręcznie. Tak, nawet można tu zobaczyć, nie wiem czy to będzie widać, ale te rękawki są podłożone tu ręcznie. To nie jest żadna maszynowa robota. Wszystko jest ręcznie wykończone. Także świetna rzecz naprawdę, jak za tą cenę to już w ogóle jestem zachwycona i w dodatku bardzo modny kolor fioletowy. Więc top trendy. Nawet do tego mi się wydaje, że mogłoby być. Chociaż oczywiście, jak dla mnie ten strój jest już taki bardzo ekstrawagancki, bo tutaj i że tak powiem, figura jest wyeksponowana i w ogóle jest to bardzo obcisłe też. No ale może właśnie na jakąś taką ekstrawagancką okazję wieczorową. No to, kochani, następna rzecz. Przechodzimy. Następne dwie rzeczy są w takim stylu folkowym. Powiem wam, że to jest jeden z moich absolutnie ulubionych stylów i ten styl, taki właśnie styl boho, styl folkowy, jest też zawsze modny, bo to są zawsze takie, oczywiście nie te główne trendy, w których każdy by chodził, ale bardzo fajne za to robią efekt. I pierwsza to jest spódnica, oryginalna spódnica z bawełny z Indii, bo tam jest metka w środku, to jest 100% bawełna, oczywiście prócz tych lusterek, które są tu wszyte. I w dodatku ta spódnica, kochani, ma taki akcent folkowy, bo nie ma rozporka, tylko jest wiązana na sznurek. Po prostu trzeba sobie to mocno związać, żeby nam nie spadła, prawda? Ale ona jest zwężana w pasie mimo tego sznurka, więc jest tutaj, jakby trzyma. Nie jest to tak, że mi spadnie całkowicie.
No i jest przepiękna, ten kolor zachwycił mnie, całkowicie mnie powalił. Ja w ogóle uwielbiam taki rudoróżowy kolor, szczególnie właśnie w sezonie jesiennym, to się przepięknie sprawdza. Może pomarańcz nie jest dla mojej cery, ale taki już wpadający właśnie w taki róż, w taką zgaszoną czerwień, koralowy kolor, jest bardzo twarzowy i cera w nim wygląda naprawdę nieźle, możecie to być może zobaczyć. Wydaje mi się, że całkiem fajnie się wygląda w takim kolorze. No i do, na przykład do fajnego bordowego body albo jakiejś takiej obcisłej bluzeczki bawełnianej, taka rozkloszowana spódnica do obcasów, do jakichś takich retro bucików będzie przepięknie wyglądała, a nawet dokupiłam do tego zupełnie przypadkiem, w lumpeksie również, za kilka złotych, taką świetną kamizelę, odłożę sobie to, świetną kamizelę dzierganą i to jest marka MS Mode. To jest rozmiar XL, ale przy takiej kamizeli, uwierzcie mi, to nie ma żadnego znaczenia, jaki to jest rozmiar, ponieważ ona jest bardzo długa, tak czy inaczej jest luźna, no i ja będę ją nosić na wierzch, pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Oczywiście te stroje zobaczycie wszystkie też w moich stylówkach, także zapraszam serdecznie, kolejne odcinki będą wychodzić co tydzień i będę dawać kolejnych dwóch projektantów stylówki w ich stylu, wzorowane na ich pomysłach. To będzie wyglądało tak, ale nawet tak mi się to podoba, powiem Wam. Troszkę mniej mnie krępuje wówczas ten odkryty charakter tych spodni, ale najbardziej podoba mi się to właśnie na taką spódnicę lub takie luźne spodnie i w pasie zebrane właśnie pasem. Przy okazji pokażę Wam jeden z pasów, który ostatnio kupiłam. Zobaczycie, jak to mogłoby wyglądać. Ja bym to widziała w ten sposób, po prostu pas na to. I czy to do spodni, czy do spódnicy, taka kamizela, która po prostu ozdabia tym swoim przepięknym kolorem i wzorem i jest spięta tu pasem, także wygląda to według mnie bardzo, bardzo fajnie. A teraz te duże pasy są modne, więc tym bardziej będzie to super stylowa. Mi się wydaje, że właśnie w takim etnofolkowym stylu świetna rzecz i dodaje takiego pazura i takiej oryginalności strojowi według mnie. Fajne sznureczki. Oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi pasów, to coś takiego zazwyczaj ma jakieś swoje wiązanie, a tu jest akurat coś całkiem fajnego, takie wiązanie. Ale powiem Wam, że mnie się to bardziej podoba jakoś z pasem. Też fajnie, też może być jak najbardziej. Ja akurat lubię z pasem. Myślę, że do takiego stroju fajnie bez paska. Bawełniana koronka i ma takie frędzle. Znowu frędzle, kochani. No właśnie. Te frędzle będą nas prześladować w tym sezonie, dlatego od razu pokażę Wam buty. Dla tych, którzy nie widzieli ostatnich stylówek, to polecam, bo wystąpiły w niedawnej stylówce, ale myślę, że jeszcze je użyję u jednego projektanta. Nie powiem u jakiego. Kupiłam, kochani, na Vinted ostatnio takie buciki Gino Rossi. Oryginalne, skóreczka. One są zupełnie nowe. Ja w nich byłam tylko teraz na stylówkach. Zobaczcie, jest jeszcze naklejka. Nowiutkie podeszwy i to jest zamsz, nie ocieplane, bo to są takie nie na mrozy buty, tylko na jesień, na taką wczesną zimę. Przepięknie wyglądają, to są takie jakby kowbojki, mają bardzo fajną wysokość i kształt obcasa i no i te frędzle. Szukałam takich butów z frędzlami, a że znalazłam je na Vinted, to jestem zachwycona, bo kosztowały mnie tylko 50 zł, co jest naprawdę super ceną według mnie, a plus przesyłka, ale ta przesyłka była niedroga do paczkomatu, więc uważam, że super rzecz na jesień, super w dzisiejszych trendach właśnie, możecie sobie zobaczyć w ostatnich stylówkach. No i to by było coś, co pasowałoby zresztą do tego stroju jak najbardziej i stylowo, i kolorystycznie, także mam nadzieję, że jeszcze zobaczycie ten strój albo strój podobny. Dobrze, następne rzeczy. Kochani, skóra ostatnio jest bardzo modna, a powiem Wam, że postanowiłam zainwestować w rzeczy vintage ze skóry. Jeśli tylko coś takiego widzę, co jest piękne, pięknie wykonane i co wiem, że zawsze będzie modne, to kupuję to, bo w takie rzeczy warto inwestować. Rzeczy vintage nie stracą na wartości. Jeżeli będziemy je szanować i one będą w pięknym stanie, zadbane, to zawsze możecie je sprzedać co najmniej za taką cenę, jak kupiliście. A w przypadku lumpeksu, gdzie ja często kupuję, i jeżeli uda Wam się okazyjnie kupić, no to na pewno jest to dobra inwestycja i można to zawsze sprzedać drożej. Zazwyczaj rzeczy vintage idą do góry, a nie w dół. No bo są coraz starsze. Jeśli są w dobrym stanie, no to możemy na tym jeszcze zarobić. Dlatego kupuję ostatnio właśnie rzeczy skórzane, które teraz Wam pokażę.
Sprzedałam też kilka swoich rzeczy, bo robiłam taki remanent moich płaszczy, kurtek i niektóre rzeczy były za małe, rzeczy, których nie nosiłam, bo były znowuż naprawdę dużo za duże. Posprzedawałam, bo mam postanowienie, że nie wydaję tyle kasy na ciuchy, nawet z drugiej ręki. Więc kupuję rzeczy, ale jak już sprzedam te rzeczy, które mam wystawione. Także jeżeli mi się udało coś ostatnio sprzedać, to kupowałam właśnie nowe rzeczy i pokażę Wam coś wspaniałego. Przepiękna spódnica z lat 80. Popatrzcie na to. Naprawdę piękna. To jest skórka, podejdę bliżej. Taka mięciutka skóra aksamitna z zamszem, w takie pasy. Na przemian to jest zamsz i skóra i ona ma krój taki właśnie z koła. Bardzo wąska w pasie. Powiem Wam, że miałam pietra, czy ja się zmieszczę w tą spódnicę. Na szczęście na ścisk się udało, ale może jeszcze schudnę do niej. Ale powiem Wam, że dam radę ją nosić i zobaczycie ją niedługo na mnie w stylówkach. Jest naprawdę, naprawdę unikatowa. I kupiłam ją na Vinted również. Nie była tania, powiem Wam. Zapłaciłam 140 zł z przesyłką za tą spódnicę. To nie jest mało. Ale to jest naprawdę inwestycja i to jest coś, co będzie zawsze, przynajmniej co kilka sezonów, na pewno modne. I przepiękna skóra, w przepięknym stanie, więc naprawdę coś superowego. Tutaj pokażę Wam od razu metkę, Absolu International Paris. Widzicie to? Niby napisane 38, ale to jest francuskie 38, czyli nasze to jest bardziej takie małe 36. I rzeczywiście to jest 36. Bo 60 w pasie, moi drodzy, no ja mam ciut więcej w pasie, mimo że no nie mam dużo, ale to naprawdę jest na wdechu. No tak jak mówię, nie można się obeżreć do tej spódniczki. Będzie z tym przepiękna stylówka już w jednym z najbliższych programów o stylówkach według wielkich projektantów. Także jestem bardzo dumna z tej spódnicy i będzie moim skarbem i inwestycją. Dobrze, następna rzecz, już była tańsza, spodnie, które widzieliście w ostatnich stylówkach, według Celine, skóra, dzisiaj pokażę Wam jeszcze głowie, bo one były tylko na stylówce, kosztowały 30 zł i są też, tutaj pokażę, takie piękne ze skóry i nie będę się już w nich pokazywać, bo widzieliście mnie w stylówkach. To są spodnie dzwony, takie rozszerzane od kolan, bardzo dobrze leżą, bo one są tutaj fajnie dopasowane. A no i w przypadku tych spodni nie mam pojęcia, jaka jest marka tych spodni. Wiem tylko, że są vintage na pewno, ale nie wiem, jaka to jest marka, bo tu nawet nie ma metki, jest tylko rozmiar właśnie 38. Natomiast są bardzo ciepłe i mają podszewkę do kolan, po to, żeby nie wypychały się kolana, co jest super pomysłem do spodni skórzanych. Zawsze tak powinno być. No i następne spodnie. Tym razem z wełny. To są spodnie australijskiej firmy Victoria & Woods, made in Australia. Rozmiar jest również widoczny. Bardzo fajne spodnie też. No i te spodenki też już w najbliższym programie stylówkowym. Zobaczycie, nigdy nie miałam takich fajnych, wełnianych, czarnych spodni w bardzo modnym kroju. I na pewno będę je używać bardzo dużo i na pewno nie tylko w tym roku, bo to jest coś bardzo uniwersalnego, takie spodnie z wysokim stanem, na dole wąskie, zawsze w jakimś tam stylu się to przebija i można to ograć, czy to w stylu punkowym, czy w eleganckim, czy do pracy, bardzo uniwersalna rzecz i przepiękny wełniany materiał, taka żorżeta gruba wełniana. I teraz ostatnia z takich ciuchowych rzeczy na dziś, to przepiękny sweter vintage z lat 80. Naprawdę byłam zdziwiona, że coś takiego się uchowa, bo wiecie co, jeszcze skóra, jeśli ktoś tego dużo nie nosił i to było zadbane, ktoś był takim pedantem, że tak powiem, no to jest zrozumiałe, że można by, naprawdę to może być w dobrym stanie, bo to nie jest rzecz, która się bardzo szybko zużywa. Ale wełna i z rzeczy dzianinowe z tamtych lat bardzo często już są w fatalnym stanie. Także to jest fenomen, że sweter z lat 80. zachował się w takim stanie, zobaczcie. To jest przesuper sweter mieszanki wełny z angorą. Przepiękne hafty z koralików, takie właśnie w stylu lat 80. Vintage bardzo, ale teraz to jest na topie, kochani, to jest w najmodniejszych trendach. No bardzo, bardzo przepiękne. Teraz w ogóle są modne w tym sezonie bardzo kwiaty, właśnie na sezon zimowy. I w dodatku ten sweter jest taki kimonowy z takimi wielkimi poduszkami. Ja go przymierzę. Zobaczycie, jak to wygląda. Specjalnie te spodnie wąskie ubrałam, bo to te spodnie też należą jakby do
trendów lat 80. Te poduszki są na rzepach, więc możemy sobie je dowolnie układać dalej, bliżej. No i tak to wygląda, zobaczcie. Przepiękny, w ogóle niezniszczony, niezmechecony, jak na angorę, no to tak jakby ktoś go w ogóle nigdy nie nosił. Taki sweter fenomenalny moim zdaniem. Żyłam w latach 80. już, więc pamiętam, że takie swetry właśnie się nosiło. Tylko nigdy nie miałam tak pięknego po prostu składowo i wyglądowo swetra, więc to jest w ogóle szok. Pokażę Wam teraz z pasem. No troszkę tutaj niedopasowana ta klamra, ale chciałam Wam pokazać efekt po prostu założenia pasa na taki sweter, że on jest na tyle długi, na tyle szeroki, że właśnie można go jeszcze ułożyć z pasem i będzie wtedy to tak zgrabnie wyglądało. Okej, no mam nadzieję, że się Wam podoba ten sweter. Ja po prostu jestem nadal w szoku, że go znalazłam. I kosztował 20 zł, więc to też nie jest jakoś super tanio, ale teraz sobie powiem Wam, sprzedające już wiedzą, że takie rzeczy to nie jest jakiś tam totalny chłam i sprzedają dosyć drogo. Więc i tak uważam, że 20 zł to jest niewiele na tak przepięknie wykonaną rzecz. Tutaj można sobie zobaczyć właśnie metkę jeszcze. To jest rozmiar L w ogóle, ale bardzo dobrze, bo jest wtedy taki oversize'owy i robi odpowiedni efekt. No, także moja perełka i w ogóle te wszystkie rzeczy tutaj to są moje perełki z ostatnich zakupów. Tak jak mówię, właśnie sprzedaję część rzeczy na Vinted, te, które już wiem, że na pewno nie będą przeze mnie noszone, czy są na mnie za małe. Ostatnio właśnie zdecydowałam się troszkę przyspieszyć tą moją sprzedaż i wystawiłam więcej rzeczy. Nie wiem, co tam jeszcze zostało, szczerze mówiąc, ale jeżeli jesteście zainteresowani i ciekawi, co tam jeszcze można nabyć na moim Vinted, to podam w opisie nazwę użytkownika. Kochani, jeszcze jedną rzecz właśnie mam. Chciałam się Was właśnie poradzić. Zobaczcie, to jest mój żakiet kupiony w lumpeksie z H&M-u. Teraz bardzo modne są takie materiały w pepitkę, taka angielska kratka, angielska pepitka i ten żakiet jest na mnie trochę za duży i stąd ja waham się, czy go sprzedać właśnie na Vinted. Piszcie, co myślicie, bo mi się wydaje, że on jest po prostu za szeroki na mnie. Nie podoba mi się to, jak on tutaj leży. Można go nosić z paskiem, ale tak krótkiego żakietu chyba z paskiem nie będę nosić, więc właśnie wydaje mi się, że wystawię go na Vinted. Ale piszcie, co uważacie, pozbywać się go czy nie? To jest wełniany żakiet z mieszanki wełny. No i naprawdę ładnie wykończona rzecz. Tak to wygląda. To jest żakiet w stylu jeździeckim, a powiem Wam, że rzeczy jeździeckie są w tym sezonie również na topie. I właśnie żakiety w stylu jeździeckim, takie buty do jazdy konnej albo ala do jazdy konnej, czapki. W związku z tym myślę, że to byłby super nabytek dla kogoś. No chyba nie będę go trzymać, bo rzeczywiście mimo pięknego koloru i kroju, no nie jest to rzecz dla mnie. Nie jest mi też chyba najlepiej w takim bardzo rudym odcieniu, bo to nie jest mój typ urody. Także chyba go wystawię. Piszcie, co sądzicie. No i ostatnie jeszcze dwie rzeczy. Pokażę Wam moje paski. Ten paseczek, za który dałam dosyć sporo, bo 15 zł, ale urzekła mnie ta przepiękna klamra rzeźbiona. I w ogóle jest fajny, bo dopasowuje się do talii, bo on ma wszędzie dziurki, więc zahaczamy taką końcówką w każdym miejscu, gdzie chcemy. Kupiłam jeszcze 3 paski, jeden w lumpeksie za 7 zł, to jest skóra i ostatnio też wystąpił w stylówkach. Tutaj 2 paski po 6 zł, również w lumpeksie. Przepiękna skóra, zobaczcie, to jest pas w ogóle, nie wiem czy nie, jakiś taki polski, góralski. Bardzo ładna sprzączka, też taka rzemieślnicza jakby. O, co mi tu lata. Naprawdę, to jest pasek typowo w stylu właśnie góralskim. Bardzo mi się podoba ten pasek. I tu jest jeszcze taki vintage'owy pasek, śliczny, łączona skóra z zamszem w przepięknym kolorze rudym, a te brązy są w tym roku bardzo, bardzo modne i będzie ich dużo. I ja też zresztą mam dużo rzeczy. Stwierdziłam, że kupuję paski ostatnio, bo nie mam pasków. Stwierdziłam, że nie mam jak zrobić nawet stylizacji, bo właśnie żadnych grubych pasów nie miałam. Pasy zawsze się przydadzą do różnych rzeczy, czy to do płaszczy, czy to do spodni. Także 4 nowe pasy. Aha, kochani, jeszcze a propos tych poduszek, to chciałam Wam powiedzieć, że teraz są takie trendy na te szerokie ramiona. Jakbyście sobie zajrzeli na różne kolekcje, czy nawet właśnie do sieciówek na najmodniejsze trendy, to dużo jest tych rzeczy takich rozbudowanych w ramionach na lata 80. I powiem Wam, że te trendy nie są dla każdego. To jest dobre są te trendy, jak macie wąskie ramiona albo taką figurę, że się garbicie i to faktycznie pomaga zachować taką odpowiednią sylwetkę i
i może kształt nawet tego ubrania. Natomiast teraz bardzo rozbudowane robią te ramiona i nawet u niektórych projektantów mnie to trochę razi, więc ja osobiście doradzam Wam, żebyście byli ostrożni z kupowaniem ciuchów o bardzo szerokich ramionach, bo są takie przesadzone trendy, ale to jest bardzo krótka moda, ona nie będzie długotrwała, więc to nie jest dobra inwestycja. Jeżeli kupujecie coś takiego, to uważajcie, no po prostu nie przesadzajmy z tymi ramionami. Tutaj na przykład są te wyjmowane, odpinane poduszki, ja mogę ten sweter nosić czy z poduszkami, czy bez, mogę je przesunąć bardziej na ramiona, bardziej w stronę szyi i wtedy one są mniejsze. I takie rzeczy się opłaca kupować, bo one zawsze będą w trendach, możecie wypróć poduszki ewentualnie. Jeżeli coś będzie już takie przesadzone, to potem nie ma co z tym zrobić. Po jednym sezonie po prostu przestaniecie to nosić, będziecie to chcieli sprzedać albo wyrzucić. Kochani, to tyle na dziś. Zapraszam Was na stylówki już za kilka dni, a za tydzień nowy haul. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, cześć!